Szanowni Państwo, w kwietniu 2019 roku w tym miejscu też tutaj stałem z panem rektorem Zbigniewem Osadowskim. Wtedy, gdy jeszcze byłem wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, przekazałem decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego o dofinansowaniu remontu, modernizacji dla tego budynku, który znajduje się za nami. Tutaj właśnie kończą się prace modernizacyjne i powstanie aula Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obiekt bardzo długo oczekiwany, ponieważ Akademia Pomorska nie ma osobnej, wydzielonej auli, co oczywiście wydaje się nieco zaskakujące, jak na tak prężnie rozwijającą się uczelnię, ale to była taka rzecz, której właśnie tutaj brakowało. Pod koniec tego roku zakończą się prace budowlane w tym budynku, który stoi za nami i na początku przyszłego roku już będzie on oddany do użytku społeczności akademickiej. Chciałem o tym poinformować razem z panem rektorem, bo to, co jest najważniejsze w polityce, to dotrzymywanie słowa i realizowanie tych zapewnień, które się składa. Tak jak mówiłem, w 2019 roku w kwietniu te środki były przekazane. W tej chwili już kończymy budowę tej auli, modernizację i ten obiekt będzie oddany do użytku. W międzyczasie Akademia Pomorska prężnie się rozwija, warto to podkreślić. Pan rektor może jest w takiej trochę mniej komfortowej sytuacji chwalenia się, więc ja to zrobię za władzę uczelni, bo pamiętajmy o tym, że Akademia Pomorska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o profile studiów, o kierunki studiów, które są tutaj prowadzone. Przekształciła się z takiej typowej uczelni nauczycielskiej na wieloprofilową akademię, uczelnię, która prowadzi różne kierunki, od położnictwa, właśnie położnictwo, które w tej chwili będzie otwierane przez pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, prawo, które zostało też otwarte w 2019 roku. W związku z tym tutaj mieszkańcy Pomorza Środkowego mogą cieszyć się z tego, że mamy prężnie rozwijającą się uczelnię, nie tylko infrastrukturalnie, ale również naukowo i dydaktycznie, więc oferta dla Środkowego Pomorza cały czas się zwiększa, za co też chciałem panu rektorowi, władzom uczelni oraz wszystkim pracownikom serdecznie podziękować. Szanowni Państwo, tak jak pan minister już wspomniał, my, Akademia Pomorska w Słupsku od wielu lat starała się o środki finansowe. Obiekt ten 20 lat czekał na sfinansowanie, na rewitalizację. Właśnie decyzją pana ministra w kwietniu 2019 roku udało się. Na dzień dzisiejszy realizujemy tą inwestycję. Tak jak Państwo widzicie, jest ona na etapie około 75%. Mimo sytuacji pandemicznej harmonogram prac jest zgodny. Planujemy zakończenie pod koniec roku, listopad, grudzień tego roku i chcielibyśmy w następnym roku akademickim uroczyście uruchomić tą aulę. Oczywiście aula ma mieć charakter wielofunkcyjny. Jest to obiekt, który będzie służył całej społeczności akademickiej, ale również dla naszego miasta i naszego subregionu słupskiego, ponieważ nie tylko chcemy go przeznaczać na cele akademickie, ale również na różnego rodzaju imprezy. To jest realizacja koncertów, wystaw. W zależności od konfiguracji, tak jest przewidziany projekt, aula ta będzie mieściła od 200 do 400 osób. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania? Albo w tej sprawie bieżącej. Czy w ramach tego nowego ładu, którego PiS jakby prezentuje cały czas założenia, to też uczelnie wyższe, czy też będą, nie wiem, dofinansowane, będziecie je wspomagać jakoś? Jest kilka elementów, jeżeli chodzi o Polski Ład. Z jednej strony to jest kwestia wsparcia badań naukowych, bo identyfikujemy i zarówno w strategii odpowiedzialnego rozwoju, którą do tej pory realizowaliśmy, jak i w Polskim Ładzie, cele takiego postępu technologicznego. I tutaj też warto wspomnieć, że Akademia Pomorska w Słupsku też już kilka lat temu rozpoczęła chociażby kształcenie na kierunku informatyka, więc to też jest ważne, że właśnie w subregionach powstają też kierunki studiów, które bezpośrednio przekładają się na te potrzeby biznesowe, które wynikają z potrzeb XXI wieku. Więc w Polskim Ładzie duże nakłady na badania naukowe i rozwój, również cały pakiet rozwiązań podatkowych, które wspierają uczelnie i rozwijające się firmy, czyli ulga na robotyzację, ulga tak zwana IP Box, czyli na rozwój badań naukowych, czyli te wszystkie firmy, te wszystkie instytucje, które będą realizowały badania i innowacje, będą po prostu płaciły mniejsze podatki albo z drugiej strony będą otrzymywały dofinansowania właśnie na cele robotyzacji i podwyższania jakości technicznej, tak aby nasze produkty z jednej strony były wyższej jakości, ale z drugiej strony również, żeby mogły się w łatwiejszy sposób bić na rynku międzynarodowym, jeżeli chodzi o konkurencję.